Siemaneczko mordeczki, z tej strony Tajmik. Dzisiaj witam was bardzo serdecznie w Minecrafcie, na Coxcrafcie, na Blazing Packu, na Bedwarsach. I zagramy sobie jedną arenkę solo. I no, więc tak, zagramy sobie jedną arenkę. Czemu nie, bo no raczej nie przegram od razu, więc raczej powinna być ta arenka długa. Że mnie dobrze słychać, nagrywam pierwszy raz z komputera. Więc zobaczę, jak mi pójdzie ogólnie z komputera nagrać. Więc let's go, solo. Jedna arena. Zaznaczam, filmik będzie bardzo szybko trwał, bo jak widzicie, to jest, są takie odległości. A niektóre momenty tak czy siak będę wam skipował. Tak od razu mówię. Więc to od razu mówię. Let's go. Tutaj sobie obudujemy łóżko. A dlaczego obudowywuję mocno łóżko? Znaczy nie jest to mocno. Aha, on się buduje do niego, dobra. Aha, bo to czerwony był, dobra. Jak bardziej wam się podobają odcinki z Minecrafta, no to zostawcie tutaj 3 łapki w górę, to będzie następny. Natychmiastowo. Prawie, że natychmiastowo. Gość spadł, dobra, easy. Kurde, ja też spadłem. A żebyście chcieli Fortnite'a, żebym zagrał, na przykład na arenie solo, no to tutaj musi być, nie, no to piszcie w komentarzach. Bo ja Fortnite'a to ja tak zbytnio nie lubię. Mam być szczery, bo zazwyczaj areny wszystkie to ja przegrywam. Siema różowy, Siemson różowy. Siemson różowa mordo. Da, wbijamy mu się, niszczymy go i rozwalamy łóżko. I stoimy mu na plecach. Czekaj, czerwony się do nas nie buduje? Wow! Ale farcik! Bo musiałem sprawdzić, czy się do nas nie buduje. Dobra. Jeśli teraz podejdzie, skacze mu na ryja. Wow! Dobry atak! Dobry atak wyprowadziliśmy, widzowie. Aha, to był jakiś ogóreczek, bambiczek. Let's go, łóżeczko. I teraz let's go jeszcze do bianko. Dobra. Widać, że to był jakiś bambik zdecydowanie, tak jak w Fortnite, bo nawet bronić się nie umiał, no. Ojejku. Złoty będzie ciężkim przeciwnikiem do pokonania, bo już widzę, jak on się uzbroił, to już naprawdę odechciewa się mi do niego iść. Więc na razie go zostawię. Czasami będą cięcia, więc się nie dziwcie, nie będę mówił, czy są cięcie, czy było cięcie, po prostu, żeby nie przerywać odcinka, bo się wam może to nie podobać. Będę starał się... Wow. Wow. Ktoś ma niezłego cela. I do mnie leci. Trzeba będzie obudować szybko gliną. Od tej strony... Obejrzał się. Wow. Wow, spodziewał się chyba jednak. Spodziewał się. O, dobra, dostał hita. Nie! Wskakuje do mnie, wskakuje do mnie, to będzie chyba umarcie. Wywaliło go poza mapę. Jakiego mamy farta, widzowie? Jaki to jest fart, widzowie? Więc szybko obudowywujemy tu endstone'em jak najmocniej. Wełna. Wool szybko. Nowy gość, nieźle, nieźle. O, idzie znowu, idzie znowu, idzie znowu! Nie! 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 To już będzie nasza śmierć. Właśnie widzę!
Jednak nie! Jednak go zabiłem! Nie zebrał budulca. Widzowie, jest tutaj naprawdę epicka akcja, więc nie ma czasu na cięcia. Dlatego nie robię cięć, jakbyście się pytali. Ale teraz już ja do niego raszuję. Nie on do mnie, tylko ja do niego. Bo nie może mu się tak dawać. Dobra, terrakotta. Lecisz tam! Lecisz tam! Teraz, żeby nie sfejlował. Łóżko rozwalone. Teraz run. Teraz klepanga z nim. Póki ma drewniany. Też ma sharpnessa. Nie, dowalił mnie, dowalił mnie. Zabił mnie tutaj czerwony i chyba poszedł do niebieskiego. Ogólnie to jest teraz deathmatch, więc tak naprawdę tylko mi zależy na jego zabiciu. Na niczym innym mi nie zależy. Widać, że ma na refilku jest. Teraz! Teraz to jest ten moment, że albo przegram, albo wygram. No, przegrałem, więc teraz tak naprawdę on nie ma łóżka. To jest jedyna moja przewaga, więc chyba zagram na zwłokę i na... Jesteśmy tutaj u niego znowu na bazie. To znaczy nie u niego, ale... Ale prawie u niego. Nie! O nie! Straciliśmy fireballa oraz dwa złote jabłka. Słabo. Spróbuję mu się teraz wbić na chatę z łukiem. Fireballem. Jeszcze refilem. Jeszcze blokami. Najważniejszym zapomniałem. Szybko muszę to zrobić. Dobra, już fireballa se oszczędzę. Bo se go rzuciłem pod nogi. Dobra. Już nie odkładam tych itemów. Już bez przesady. Co ten gościu robi? Tego sam nie wiem. Ładuję tutaj do niego. Dostał! Dostał kolejnego! Strzała. Zetnę mu drogę. Tutaj. I poczekam na niego. Poczekam sobie na niego. Właśnie przed chwilą ten ktoś dostał przez ścianę ode mnie, przez to, że tekstury przez wełnę umią wystawać. I dostał właśnie ode mnie przez ścianę. A, i dalej kampi. Jakby się ktoś ciekawił, ale dalej stoję tutaj i czekam, aż on coś zadziała. Jakby co tu pozdro dla tego typa. Za takie pisanie. To naprawdę. No powiem tak, mam jeden VS1 z typem bez łóżka. I czekam, aż on w końcu po prostu, nie wiem, będzie coś działał, a nie, bo naprawdę nudzę się. No nie wiem. No tutaj szybką reklamę mu zrobiłem. No i czekanko aż w końcu. A, autodestrukcja. Ja wiem, po co on czekał. Będzie autodestrukcja łóżek. No to będzie genial. Uwaga. Lecimy z nim. Dobra, boję się, że ma fireballa. Ale jak będę się bał, to to będzie trwało i trwało. Aż do chwili, w której albo on, albo ja w końcu po prostu zginiemy. Dobra, wiedziałem, że ma fireballa. Wiedziałem. Dobra, rzuciłem mu dwa fireballa. Teraz robimy TNT jumpa. Wysadź go! Wysadziło go! Jest! Wygraliśmy! Widzowie, to był dla was trik specjalnie. Dzięki. Gygy. To nie było ustawione, to był normalny typek. Dziękuję za oglądanie. No i do następnych materiałów. Narka.